Portal WRC.pl. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Wojewodo, z wielką radością gościmy Pana Wojewodę Wielkopolskiego w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu. Szpital z ponad 120-letnią tradycją. Po nieszczęśliwym wydarzeniu w roku 1967, kiedy to szpital uległ spaleniu częściowemu i następnie odbudowany w formie architektonicznej, którą mamy do dnia dzisiejszego. Szanowny Panie Wojewodo, kilka lat temu Rada Powiatu podjęła decyzję, uchwałę, w której czytamy, że przeznaczamy środki na przebudowę, remont i dostosowanie do nowych standardów, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pacjentów i poprawę jakości pracy personelu medycznego. Podjęliśmy decyzję o dokonaniu rozbudowy szpitala. Do dnia dzisiejszego trwają prace, które biegną ku końcowi. Miesiąc lipiec będzie miesiącem, w którym będą dokonywane odbiory. Już w tym momencie zapraszam Pana Wojewodę na otwarcie szpitala, który będzie spełniał nowoczesne, nowe standardy, zarówno te dotyczące kubatur, powierzchni, jak i wyposażenia. Powiat zaangażował ponad 28 milionów złotych środków własnych, ale też wykorzystaliśmy środki, które otrzymaliśmy z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 200 000 złotych na ten cel. Panie Wojewodo, z wielką radością przyjęliśmy informację o udzieleniu przez Pana Wojewodę wsparcia szpitalowi w Wągrowcu finansowego na realizację dalszych etapów dostosowania do standardów szpitala powiatowego w Wągrowcu. Panie Wojewodo, witamy z wielką radością w powiecie wągrowieckim. Szanowny panie Starosto, Panie Dyrektorze, Pani Radna, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że właśnie to też dzisiaj właśnie w Wągrowcu mam okazję, czy będę miał okazję podpisać umowę na kolejne wsparcie dla szpitala powiatowego w Wągrowcu. To wsparcie ponad 1 000 000 złotych na sterylizatornię, tak bardzo potrzebną w każdym szpitalu i tak można powiedzieć, to jest z kluczowych węzłów takich dla szpitala. Chciałbym tylko wspomnieć, że Pan Starosta już powiedział o tych inwestycjach kilka słów. Ja tylko chciałbym wspomnieć, że w ciągu ostatnich 2 lat, czyli od 2019 roku, 3 lat, szpital otrzymał dofinansowanie, wsparcie z funduszy rządowych w wysokości, razem licząc wszystko, 2 600 000 złotych, na co się składał się sprzęt rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz z programu rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ten 1 000 000 złotych, który dzisiaj symbolicznie podpiszemy umowę, tak, i będzie przekazany szpitalowi, jest dedykowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ten fundusz powstał wraz z tym, jak rozwijała się pandemia. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego, pan premier utworzył taki fundusz, także ażeby służba zdrowia miała wsparcie finansowe w dostosowaniu się do warunków, które no niestety panowały pandemii. Ten fundusz był w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i do ubiegłego roku faktycznie to minister zdrowia podpisywał umowy z poszczególnymi szpitalami. W tym roku decyzją premiera od stycznia te fundusze przeszły do gestii wojewody, stąd właśnie i moja dzisiaj tutaj obecność osobista z jednej strony, a z drugiej strony procedura jednak jest troszeczkę dłuższa, niż mogłoby się to wydawać, dlatego że każdy wniosek, który kieruje
dyrekcja szpitala do Urzędu Wojewody. Później jest opiniowany, weryfikowany i opiniowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dalej przechodzi weryfikację w Ministerstwie Zdrowia. I gdy te dwie opinie są pozytywne, wówczas też wojewoda może podpisać taką umowę, co w tym przypadku również szpitala w Wągrowcu ma miejsce. Bardzo się cieszę, że ten milion jeszcze dalej spowoduje kolejne inwestycje. Tak bardzo ważna inwestycja, jaką jest właśnie sterylizatornia. Przy okazji chciałem też oczywiście na ręce pana dyrektora, ale też szanowni państwo, bardzo podziękować za ten ostatnie dwa lata ciężkiej pracy, bo sytuacja pandemiczna, sytuacja, która nas otaczała, wymagała wyjątkowej mobilizacji i poświęcenia, i za tą też pracę bardzo serdecznie państwu chciałbym podziękować. Teraz wymienimy się. Boryś nie otworzył. No właśnie.